No, siemaneczko. Poprzedni filmik, który wrzuciłem, był o zimowaniu fikusa Benjamina na dworze. No i jakby w razie czego to zimowanie się nie udało, no to oddzieliłem z miesiąc temu kilka liści. Liście było odrywane z tak zwaną piętką. I tutaj jest ziemia taka zmieszana z piaskiem. No liście są cały czas zielone, więc mam nadzieję, że żyją. Chciałem zobaczyć, czy... No one tutaj już są grubo ponad miesiąc, jak nie dwa. Nie pamiętam dokładnie, kiedy je sadziłem, no ale około 2 miesięcy powiedzmy. No temperatura jest taka... średnia tutaj w szklarni, bo jest 8-10 stopni utrzymywane cały czas, więc jakiegoś szalonej temperatury nie miały tutaj, żeby się ukorzeniać i rosnąć. No ale minęły te 2 miesiące, więc chciałem zobaczyć, czy w ogóle coś tutaj się dzieje, czy są jakieś może kallusy, zalążki jakieś liści. No zobaczymy, po prostu z czystej ciekawości chcę zobaczyć, co tutaj się dzieje. O. No i zobaczcie. Wykształcił się ładny kallus na końcówce tego liścia. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. No ale mamy tutaj kallusik. Jak będzie ciepło, to tutaj widzicie, takie grudki są na końcu tego kallusa i z tych grudeczek powinny wyrosnąć korzenie. Także w razie czego, mam backupowe roślinki, tak że beniaminków no nie stracę, będą po prostu musiały od nowa rosnąć. Także fajnie to wygląda, fajny ten kallus się wykształcił. Kolejna ciekawostka, tak? Jak można ukorzeniać sobie fikusy Beniamina z liści. Tak jak powiedziałem, ja to oderwałem po prostu z tą tak zwaną piętką. Wsadziłem wilgotny piasek z ziemią. No i tak sobie to stoi tutaj, czeka na wiosnę. Że podejrzewam, że jakbym teraz wziął do domu, to jest kwestia tam, nie wiem, tygodnia i korzenie na pewno by się pojawiły. No, to tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.